1 sierpnia jestem na Chmielnej 28 u braci Skrubików. To był taki lokal, dwóch właśnie moich kolegów, lokal konspiracyjny. I o 9 mam tam się zgłosić, przyjeżdżam i o 9 dokładnie wchodzi Lusia na ten salon. Tak, i teraz to ciężko mi to powiedzieć. Staję na marsz, ktoś się mówi. Godzina była 17. Mój oddział był oddział specjalny. U nas wszyscy mieli broń. Ja rozpocząłem powstanie z dwoma granatami niemieckimi, z dwoma granatami polskimi i z pistoletem maszynowym Szwajcerem, z trzema magazynkami. Byłem uzbrojony z polskim hełmem, oczywiście bez munduru, w marynarce, pas, prawda, opaska, ale ja byłem uzbrojony normalnie, prawda. W moim oddziale wszyscy mieli albo karabin, albo pistolet, prawda, granaty, sidolówki, to były z benzyną. I takich oddziałów to był cały szereg, prawda. Myśmy mieli zdobyć komendę miasta. Okazuje się, że my wyjść nie możemy w ogóle, dlatego że Sienkiewicza ulica jest pod obstrzałem karabinów maszynowych z Poczty Głównej. Bo tam jest przejście aż do Poczty Głównej, tam są karabiny maszynowe, które tam mówią, że w ogóle wyjść nie można. Prawda? No a więc my wychodzimy na Marszałkowskie, tam komuś z naszych oddziałów udaje się podpalić, jedzie czołg, podpalić czołg, to jest też wielki sukces. No i wieczorem ciemno się robi, Niemcy przestają strzelać. No i w ten czas my idziemy w kierunku jak najbliżej, prawda, komendy miasta, dochodzimy do Mazowieckiej. Mazowieckie tam na pierwszym piętrze, Mazowiecka chyba 4 było, bo taka restauracja. Ulokujemy się w tej restauracji, tam jest drugiego, dalej już nie można się posuwać, bo już od rogu tam wszędzie są Niemcy. No i poczta. Niemiecka poczta. Rozkaz do bycia poczty ma batalion Kiliński. I batalion Kiliński drugiego rusza atakiem frontowym przez plac, wówczas nazywał się kiedyś Plac Napoleona, teraz Plac Powstańców. Lecą się z karabinu maszynowego. A my jesteśmy na rogu Świętokrzyskiej Mazowieckiej, tam był zrujnowany dom w tych ruinach. Ja to widzę. Frontalny atak. Jeden po drugim podaje. No i tak mija pewien okres czasu, przybiega do nas nasz dowódca, że porucznik Harnaś i mówi, zdobywamy od tyłu, Świętokrzyska 17, szybko biec, prawda, przez Świętokrzysko, podwórko Świętokrzyska 17 i tam tyły poczty, jest mur od podwórka poczty. No, kapitalny pomysł. I tam my podbiegamy, prawda, no mur jest nie taki wysoki, także wyżej, prawda, widać tą całą pocztę, z tym, że to jest podwórko, tam jest taka platforma do wyładowania, do ładowania przesyłek, przykryta daszkiem. No i tutaj patron minerski, kobiety, dziewczyny. I teraz w planach takie. Dziewczyny wysadzą mur, w ten czas góra skaczemy od razu. Zajmować natychmiast stanowiska pod platformą, bo karabiny maszynowe są na pierwszym piętrze. No i w ten czas zdobywanie od klatek schodowych wchodzenie. A tymczasem Kiliński od frontu uderzy. No więc czekamy na to. No ja oczywiście mam przygotowany ten pistolet swój maszynowy, prawda? Ma tam ten kolejny, każdy kwiaty, to co miał, to przygotowuje. No wysadzają tego. No i Niemcy od razu otwierają ogień i przez to podwórko udało się skoczyć tam trzem. Już był podrucznik wojewódzki, ja i tak zwany Frycek, to był dezerter z armii niemieckiej, ze Śląska Cieszyńskiego, zwerbowany w Warszawie, zdezerterował już parę tygodni przed tym i się ukrywał, już nawiązał kontakt, bardzo dzielny, no, pseudonim Frycek, no bo, prawda, z niemieckiej armii. I myśmy skoczyli na to przykrycie, także ogień. Ale ci koledzy z drugiej strony, część muru zniszczona, a reszta się schowała za tym murem niezniszczonym i bardzo silny ogień. No więc co, no, posuwamy się, potem jest klatka schodowa, potem dalej jest wejście do taki tunel do wyjścia na Warecko. No więc umawiamy się, że oni idą klatką schodową, powoli się posuwają, a ja idę, prawda, to z tym pistoletem jako najlepiej uzbrojony.
No i wchodzę i widzę drzwi i okienko, wartownie. No więc podchodzę i słyszę głosy niemieckie. A ja byłem przed powstaniem, byłem ranny, miałem przestrzeloną rękę, także miałem rękę na tym laku, miałem pistolet maszynowy, miałem marynarkę przy pasem, prawda, rozpiętą marynarkę, to widać było te dwa granaty ręczne niemieckie, pistolet maszynowy i widzę, że drzwi są z taką, nie klamką, tylko z taką galką, więc kopię tym, otwieram, wchodzę. Małe pomieszczenie, stoły pełne broni i kupa Niemców. SS-band, to się nazywali SS-postschutz, SS-mani, prawda? Tak. No jak potem się okazało, było ich 14. No więc ja od razu z miejsca naciskam ten pistolet maszynowy, no jest tam 32 naboje, no, uda mi się ich tych wszystkich gładzić. Naciskam raz, drugi, nic. Pocisk. Pierwszy pocisk stanął krzywy. To był wada Schmeisserów. Teraz nieraz się czyta we wspomnieniach niemieckich. Te radzieckie pistolety maszynowe, prawda, nie zacinali się. Niemieckie czasami się zacinały. No ja raz pociągam, drugi raz, oni są ty. Taka cisza. I ja wołam to dziwko. Hände hoch! Alles! Hände hoch! Podnoszę ręce do góry. No i teraz... Ja stoję z nimi, oni ręce do góry, ja z tym pistoletem, ja wiem, że nie, a naprzeciwko mnie stoi oficer i ma pas i spod pasa mu wystaje Walter 9 ze kościanoroczką. Marzenie, prawda? Więc ja pierwszy raz podchodzę i mu wyciągam ten i chowam do kieszeni ten pistolet. No ale widzę, że są drzwi z lewej strony. Mówię, ale sraus! No nie wychodzą. No w międzyczasie już tam Cykliński już wpada od frontu, no i nie wychodzą na podwórku już wszyscy front. No i teraz problem, bo broni do cholery trochę, stoi lekki pistolet maszynowy i wpada grupa, patrzę, większość od Cyklińskiego. I mówię, panowie, nie, kto harnaś? To wszystko broń harnasia, ja to zdobyłem. Nie. Cześć ty, zbyka spadł tego, to jest tam, jak to tego tam, lapio tego. No wpada parę. Mówię, panowie, brońcie, pierwsza rzecz, ten szmajs, ten pistolet, ręczny pistolet, lekki pistolet maszynowy. No więc ten ja już chwyciłem. No i z koledzy oczywiście, czy prezy, to co kto mógł, to polapał, bo broń, prawda, to było na wagę. No i poczta została zdobyta, no i potem był taki właśnie harnaś, no, do Montera napisał taki meldunek, prawda, właśnie o tej całej historii, ze spisem dokładnym, ile tam tej broni było i to się zachowało. To miał pan Bielecki, który napisał historię naszego batalionu, on umarł i miał ten dokument, on się przekonał, ale potem się dowiedziałem, że jego te akta są w tej chwili w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. Sprawdzę, nie można byłoby znaleźć meldunek Hernasia o tym, jak tam, prawda, ja zostałem, ta broń, która była zdobyta przeze mnie, no i w ten czas Harnaś mówi, no tak, to był wspaniały wypad, wobec tego ty będziesz, twój pseudonim będzie, bo miałem krak, nie żaden krak, jesteś wypad. No i od tego to zostałem, prawda. No i teraz co? To jest chyba czwarty. Jest atak niemiecki na Świętokrzysko z Nowego Świata, czołgi z ludnością. Ludność przed tym cywilna. No jest ten problem. Ja to opisałem, prawda? Co robić? No wreszcie jest rozkaz strzelać w górę, żeby tych potem strzelać pod nogi. No ale jednak zginęła, to jest tragiczna historia, zginęła jedna dziewczyna. Jak potem się okazało, to była dziewczyna jednego właśnie z żołnierzy naszych. Także to było potworne bestialstwo. No co robić? Ale Niemcy tej barykady nie zdobyli. No i potem to jest chyba 14 czy 15 sierpnia, nas wzywają, mianowicie próba, jest sytuacja taka, że Wola się już częściowo tylko utrzymała, natomiast ulica tam Wolska, już Niemcy idą, prawda, ulicą Wolską, chodzi o to, żeby przebić ulicę Wolską, stworzyć barykady i wstrzymać transport z zachodu na wschód Wolsko i jednocześnie połączyć
część tą Wolską, prawda, od strony Śródmieścia, z Wolską od strony Starówki, żeby nie było tego rozłączenia. No więc to jest mobilizacja. Myśmy stali na terenie Haberbusza i Szyle na ulicy Żelaznej. No i atak nocny. No odparty, niesłychany ogień. I cała noc w gruncie rzeczy, no ja tam parę godzin przeleciałem takie dwie beczki, któreśmy zasypaliśmy piaskiem. Ale tak tego ja leżałem i tu dołem, prawda, jak tam strzelał, widać był ogień, ja się chowałem potem, prawda, strzelałem, ale miałem szczęście, potem mnie odwołali. Na moje miejsce przed Leszek Węgrzewski, jakieś pół godziny później bronili. No i tam miała miejsce ta akcja właśnie podziemna, mianowicie okazuje się, że ktoś znalazł jakieś plany. Są korytarze podziemne, piwnica zakładów Haberbusza i Szyle, które prowadzi daleko aż na pozycje niemieckie. Wobec tego wczesnym rankiem idziemy tymi, no tam ciemno, mamy latarki, mamy plan, prawda. No on potem się rozgałęzia, potem ja dostaję rozkaz, żeby iść na prawo. I idę i w pewnym momencie z daleka widzę tak światełko jakieś. Więc jest jakieś takie pomieszczenie i na górze takie małe okienko okratowane. No a jakieś skrzynie stoją, więc ja podstawiłem to skrzynię, patrzę przez to okienko i co widzę? Niemiecki karabin maszynowy, prawda? Jakieś tam puszki leżą, prawda? Jakieś tam po piwie, po tym. To już jest posterunek niemiecki, w tym wychodzi. Tam drzwi, wychodzi nie wiem, z takim długim płaszczu i tak się przeciąga. Przeciąga, no i staje tak tyłem do mnie. No i ja w ten czas posuwam i tak widzę, jak te pociski mu po tym płaszczu tak idą i on się tak lekko odwraca, podnosi ręce do góry i woła Mutter i pada. No i teraz Niemcy wybiegają i od razu w to okienko zaczynają coś się wycofuje, prawda, wycofujemy się. No i muszę powiedzieć, że to było moje bardzo wielkie przeżycie. Dlatego, że ja no tak, ja byłem wychowany przez matkę. Ojciec umarł, prawda, bardzo wcześnie w moim dzieciństwie. No i matka była jakimś symbolem. No i on umierając, prawda, poza tym tak, strzelało się i nie widziało się tych zabijanych. A to była sytuacja, że ja widziałem. I to z tyłu. A myśmy byli wychowani jeszcze na tej tradycji kołopolskiej, że z tyłu się nigdy nie strzela, no ale jak, prawda? Także od razu poszedłem do spowiedzi. Mieliśmy, kapelani byli wszędzie. Rola duchowieństwa w powstaniu była nadzwyczajna. Wszędzie byli kapelani, przecież kapelani byli niesłychanie dzielni. Byli zawsze, zawsze blisko, prawda? I poza tym byli właśnie tacy nie głoszący jakieś takie bardzo odlegle prawdy, tylko takie bardzo konkretne. No i poszedłem i mówię, proszę ojca, zabiłem tego. A mówię, słuchaj, to jest wola. Ty wiesz, co tu się działo. To jest SS-man. Uświadom sobie, ile on kobiet i dzieci polskich zamordował. Bo oni to zamordowali, mówię, około 40, tymśmy tam widzieli. Pogrom straszny na Woli. Ty walczysz o wolność. Ale to oczywiście było duże przeżycie. No i teraz nie udało się, okazuje się, że nie udało się zdobyć tego przejścia. Niemcy cały czas mieli przejście aż do przez most Kierbecia, aż na Prag. Przy czym w nocy, w ten czas, jak myśmy byli już, były zrzuty samolotów. Były zrzuty, prawda, samoloty, ale niestykanie ostrzeliwane. No i teraz, prawda, wracamy i już jest przygotowanie, bo centralne pada już pasta i zostaje tylko tutaj na terenie Warszawa, północ, Śródmieście, zostaje komenda policji i Kościół Świętego Krzyża. To jest razem obok, prawda, cały Kościół Świętego Krzyża, po jednej stronie komenda policji, po drugiej stronie też budynek niemiecki, a po drugiej stronie uniwersytet w rękach niemieckich. No i my zajmujemy Pałac Staszica. Przy czym Pałac Staszica zajmujemy bez żadnej walki, bo tam tylko patrole niemieckie przychodzą od czasu do czasu, ale jest cały zespół, jest tam ten dozorca z całą rodziną, mówi, proszę pana, oni tak przychodzą raz na dwa dni, prawda, tego sprawy, nikogo nie ma, wychodzą. Więc obsadzamy, prawda, no już pierwsza próba wejścia, to już ostrzelanie,
No iż oni rozpoczynają, a palasteczyca jest bardzo ważny. Dlaczego? Bo z palasteczyca mamy widok na całe krakowskie przedmieście i na zalomek Brystolu. Brystol występuje troszkę, a w Brystolu i w europejskim była komenda niemiecka. I z Brystolu do europejskiego stale przychodzili. Prawda? A myśmy zainstalowali ciężki karabin maszynowy, CKM, zainstalowaliśmy w sali tej, w sali lustrzanej na pierwszym piętrze Pałacu Stoszyca. No i tam cały czas się pilnowało. Jak ktoś się pokazał, prawda, z wychodu zaraz się strzelało. No więc Niemcy to już był stale. Podjeżdżali czołgi, czołgi ostrzeliwali. Palac był strasznie był zniszczony, ale jakoś nie, znaczy oczywiście szyb nie było, dziury były i tak dalej, tam palił się. Potem Goliata puścili, ale Goliat eksplodował pod Półnikiem Kopernika wcześniej, prawda? No i teraz 23 sierpnia atak, świetnie przygotowany. To już major Wolski przygotowuje, no i Harnaś, zgrupowanie Harnaś, prawda? Przy czym Krybar w ten czas jest dowódcą kompanii podporządkowany batalionowi Harnaś. Potem był cały problem, bo potem Krybar napisał książkę, że oni to zdobyli, że on był tam samodzielny, no ale to są rzeczy nieważne. Ważne przygotowanie było bardzo dobre, mianowicie przygotowanie było takie, że jest przecież obsada, oddział specjalny nasz dzieli się na trzy części. Jedna część, Palac Staszyca, z dowódcą, w ten czas był porucznik, biskup dowódcą, z ciężkim karabinem maszynowym, blokuje krakowskie przedmieście, ewentualną pomoc z uniwersytetu, ewentualną ucieczkę do uniwersytetu z komendy i z Kościoła Świętego Krzyża. Część na ulicy Czackiego ma, prawda, od strony podwórka, ma od tyłu kościół, plebanie, bo była plebania, której w tej chwili nie ma, prawda, i dwa budynki, bo komenda policji to był jeden budynek centralny od krakowskiego przedmieścia, potem na podwórku były dwa duże budynki, więc ma ostrzał tutaj i trzecie miejsce, Trauguta 3, które nie było zajęte przez Niemców, gdzie ja, prawda, z zespołem pięcioosobowym. Ja zajmuję stanowisko na strychu z zadaniem ostrzeliwania domu tego parafialnego, tak zwanej księżówki, przed którą jest bunkier z ciężkim karabinem maszynowym. I tam jest zapowiedź, że myśmy nie mieli piata, że przyjdzie tam, prawda, z innego batalionu piat z paroma, piat to jest ten angielska broń przeciwczołgowa z nabojami, prawda, który jeden nabój rozsadza, prawda, czołg, no rozsadza oczywiście beton, z paroma nabojami tego. No i tymczasem my rozpoczynamy, punkt czwarty rozpoczynamy, wszyscy zaczynają strzelać, prawda, Niemcy zaczynają odpowiadać z plebanii, z tych budynków, no my ostrzeliwujemy, no tam ja z pistoletu swojego maszynowego ten okna plebanii, prawda, bo tam są, widać, worki piaskiem założone, ale są tam tego, znowu mi się zacina, prawda, no więc tam daję ten pistolet do tego i w tym momencie Wierka, prawda, jest, biegnie, prawda, jest piat. No i piat ma trzy ładunki. No i teraz jest problem. Jesteśmy na strychu, wybiliśmy taką dziurę ze strychu, z dachu. No i tam Alibaba celuje. Raz, nie trafi. Dwa, nie trafi. No i ostatni. Prosto w bunkier. No i w ten czas ja podrywam panowie wszyscy na dół, tam był ogródek, wpadamy na ogródek, od razu strzelanie. Ja mówię, nie, wracamy na i nie od frontu, tylko od Trauguta. I tam od Trauguta tam parę okien, dwa piętra tej plebanii, nas jest piątka. No i my wypadamy na Traugutę, nikt nas nie strzela, podbiegamy, nikt nie strzeluje. Parter, okno jest takie dość wysokie. No więc ja biorę na pistolet, biorę hełm, tak wystawiam. Jak jest, to będę strzelę tego hełmu, nikt nie strzela. Tak, no więc o godzinie 4, prawda, rozpoczął się ten atak. Teraz już, ponieważ nikt nie reaguje od tej strony na plebanii, no więc wybijamy szybę, wpadamy,
drzwi są zamknięte pokoju, no oczywiście ostrzeliwujemy zamek, otwieramy drzwi, jest duży hol, wejście do bunkra i paru Niemców, którzy uciekają na nasz widok, my tam oczywiście strzelamy, uciekają na pierwsze piętro, a tutaj jest bunkier i CKM Maxim 08, tylko z przestrzeloną chłodnicą. No więc oczywiście my zaraz tam, prawda, przez okna wołamy do tych, którzy są na Czackiego, że księżówka nasza, prawda, więc oczywiście tam tłum zaraz wbiega. No i tam jest tragiczna historia, bo no, gdzie są Niemcy? My no, uciekli na pierwsze piętro i tam właśnie Andy, taki bardzo dzielny mój kolega z naszego oddziału, mówi, no to ja biegnę. Mówi, Andy, nie biegnij, poczekaj, bo wiesz, oni się tam ostrzelają, zobaczymy, prawda. I tak myśmy zajęli już cały parter, prawda. I tego, no pobiegł no, na schodach, dostał brzuch i wieczorem niestety umarł. No ale ja pierwsza rzecz, biorę ten CKM i mówię, słuchajcie, to teraz ja ten CKM odnoszę na kwaterę na Świętokrzysko 17, bo my go zreferujemy, będziemy mieć CKM, prawda. No to jest sprawa, która jest, no mało kto o tym mówi, no cały czas się biło broń, prawda, i broń to było. No więc ja biegnę tam, a w międzyczasie tutaj już jest walka o te dwa budynki. No jeden budynek bardzo sprytnie, mianowicie ropą naftową i podpalony. I Niemcy ostatecznie uciekają do tego budynku centralnego, który jest już od tego. No i wreszcie tam jest bardzo ostra strzelanina. Potem okazuje się, że część z nich ucieka, ale w ten czas w Pałacu Staszyce ich ostrzeliwują. W międzyczasie tam czołg idący krakowskim przedmieściem zostaje zniszczony, także jest czołg. No i my wpadamy do gmachu głównego. Niemcy już uciekają, ja wpadam tam, zostawiłem tam kolegów na dole, wpadam na pierwsze piętro ze swoim tym szmajserem i Niemcy już uciekają, ja strzelam, oni uciekają do tych pokoi od krakowskich przedmieścia, to jest pierwsze piętro, tam zeskakują, usiłuje, prawda, uciec, już ich tam część jednak uciekła, a część, prawda, pod ogniem tym zginęła. No i na prawo patrzę, CKM zostawili. No więc co ja robię? Biorę ten CKM, prawda? Wychodzę, oczywiście hura, wszyscy już lecą. No i ja z tym CKM, no i kronika filmowa, prawda, biegną. No i to jest to moje zdjęcie, które jest na pierwszym piętrze. Jest takie zdjęcie, ja z tym CKM-em, prawda? No bardzo popularne jest, prawda? Z tym CKM biegnę, żeby go schować w naszej kwaterze, prawda? No i teraz obejmujemy już stanowisko na cały oddział specjalny, Pałac Staszyce. I teraz rozpoczyna się atak na Pałac Staszyce, niesłychanie ostry, przy czym co Niemcy robią? Jednej nocy stawiają drewniany plot na przedłużeniu ulicy Królewskiej wzdłuż krakowskiego przedmieścia. Tak, żeby mieć wolność przechodzenia z Brystolu do tak, bo my cały czas tam ostrzeliwujemy, no ale oczywiście ostrzeliwujemy ponad tym, tam po oknach Brystolu, także co rusz to stale, no tych, cały szereg, myśmy tych zdjęć robili, cały szereg z tych zdjęć, jak te czołgi podchodzą, palą, potem jest atak sztukasa, który rzuca pocisk bomby zapalającą, usiłujemy zgasić pożar, z tym, że nie ma czym, tam jest takie gnoju, no z ubikacji takie tego, więc z tym fetorami tam, prawda, także no i wreszcie następuje atak na Powiśle, Pałac Staszyca się pali, my się wycofujemy na teren bazaru między Nowym Światem a Kopernika. Powiśle pada, wszystko przez Nowy Świat ucieka na tą drugą stronę, my zostajemy i w pewnym momencie, to jest 7 września, jesteśmy sami po tej stronie Nowego Świata od Wisły i dostajemy łącznik w nocy przybyło, dostajemy rozkaz wycofania się na teren ruin Poczty Głównej. No i wycofujemy się na teren Poczty Głównej w nocy. To już jest rumowisko zupełne, ale parę domów jeszcze stoi na Kresińskiego, na Świętokrzyskiej ulicy. A Niemcy są już, zdobyli już Czackiego i są po drugiej stronie Świętokrzyskie. No i ja w ten czas dostaję rozkaz spalenia tych domów. To jest jedyny opór, prawda. No i w ten czas z moim kolegą, prawda, wpadamy tam na parterze, był antykwariat, no więc książki podpalamy, prawda, schody drewniane na górę, no i ten prawda, podchorąży sikora,
mówi, to dobrze, ja będę ciebie osłaniał na pierwszym piętrze, bo z drugiej strony tu już jest Odin, a z drugiej strony ulicy są Niemcy i jest cały czas ostrzał. Ja będę ciebie tam chronił z pierwszego piętra. No a ja, prawda, palę jak dzisiaj to z taką przykrością, bo to wielka encyklopedia powszechna, ja to rwę, prawda, podpalam, rzucam to szalenie szybko, papier, zaczyna się palić, te drewniane schody, prawda. On cały czas słyszy, że on tam ma z pistoletu maszynowego, on tam z góry strzela, jego też ostrzeliwuje. No i zajmują się te drewniane schody, więc ja wolam jego, mówię, słuchaj, już chodź, już tego, prawda, wysłał, nic, cisza. No więc ja jeszcze te schody już się zaczynają odpleść, biegnę na góry, no i tam taki parę otwartych drzwi, parę pokoi, wpadam do pierwszego pokoju, od razu dostaję ostrzał z drugiej strony, więc już padam, już tam się czołgam, no i w trzecim pokoju odleży z dziurą w głowie. Także nie z tyłu, tak, to stąd. No więc zabieram jemu pistolet, ma woreczek z cukrem, zabieram mu ten woreczek z cukrem, bo to było, prawda, coś niesłychanie ważnego, ten cukier do... No i cofam się i schody już się palą, także ja jeszcze się zasłaniam, ale przybiegłem tak, że mnie tutaj spaliły mi się, zapaliły mi się rękawy. No i cały dom pada, ale oczywiście odgrodzeni jesteśmy od Niemców. No i oczywiście sytuacja jest beznadziejna, utrzymujemy się 2 dni, następnej nocy decyzja, ewakuacja do Drapacza, to jest Prudential, ten najwyższy budynek po drugiej stronie. Ale okazuje się, że plac Napoleona, prawda, teraz plac powstańców, jest tak ostrzeliwany z mazowiecki, że w ogóle nie ma, a cały jest poryty dziurami od tych. Więc przejście przez ten plac to było jakieś 2 godziny, bo tylko Niemcy pilnowali, było w nocy, ale pilnowali cały czas, jak ktoś się pokazał, to od razu strzelali. No i w ten czas właśnie dostał też drugi dezerter z armii niemieckiej, bardzo dzielny, dostał w płuco, takżeśmy jego wyciągnęli. I zaciągnęliśmy jego do szpitala na Chmielnej, no ale następnego dnia umarł. Także to przejście było już takie tragiczne. No i zajmujemy stanowisko Drapacz. I wytwarza się sytuacja taka, po jednej stronie są Niemcy na terenie Poczty Głównej i na Mazowieckiej, a po drugiej stronie jesteśmy my, potem Jasna. Kwatera podstawowa to jest Jasna 19, róg Placu Dąbrowskiego. No w międzyczasie, przed tym jeszcze nie mówiłem o tym, ten część oddziału, to znaczy zgrupowania Gustaw, które zostało na Stolówce, które walczyło, gdzie moja żona była, no oni się kanalami dostają na Warecku, wychodzą, no i właśnie lokują się tam na Jasnej. A my pełnimy służbę w Pałacu Staszyca, a potem jest zmiana, potem przechodzi się na drugą stronę i potem dostaje 14 września, Rosjanie zajmują Pragę i ja dostaję rozkaz z nas tam 3, wdarcie się, wejście na taras na górę, z tym, że jest, schody są tylko, tam jest 20 pięter, tak, 20 chyba, schody są coś do 14 czy 15 piętra, a potem tylko została urusztowanie żelaznej windy. Ale jest taka duża dziura od strony niemieckiej. No więc mamy telefon z przewodem, prawda? No i na górę rozkaz jest meldowanie o ostrzeliwaniu artylerią radziecką. Artyleria radziecka ostrzeliwuje pozycję niemieckiej. Dajmy meldunek, że wybuch, prawda? Tu wybuch dla dowództwa. Przy czym jest rozkaz, że nie wolno nam ujawnić naszego pobytu. No i jest to 17 chyba wrzesień, no raptem samoloty amerykańskie. Tośmy z tarasuśmy, no to było, no ile tam, 104 samoloty zrzucające, prawda. No widzimy, jak Niemcy podejmują, to wpada prawie, że 80% na pozycje niemieckie. Niemcy podejmują to, prawda, to już była tylko demonstracja. No ale potem się źle to robi, bo myśmy na noc schodzimy. I następnego dnia wchodzimy, tam tak dają nam też jakiegoś faceta, którego nie znałem, z jakiegoś innego batalionu, z karabinem z luneto. I on tam patrzy i na świętokrzyski idzie 2 Niemców. I nie wytrzymał, strzelił. Zabił tego Niemca. I my się zorientowali, że my jesteśmy na górze. No i zaczęli nas ostrzeliwać tymi pociskami, prawda.
I zejść już nie mogliśmy, bo jak się pokazaliśmy w tej dziurze, to już prawda. Takżeśmy dopiero schodzili nocą, bo jednak Niemcy, generalnie rzecz biorąc, Niemcy w nocy spali, prawda. Ale to zejście było i potem już dalej wejść nie można było. Dochodzimy do 23 września dla mnie. Rano, ważny dzień, prawda, rano nazywają mnie, że dzisiaj wiadomość, ujawnił się dowódca Armii Krajowej, to jest Bur Komorowski, prawda, kawalerzysta, który tam znany był jako kawalerzysta, brał udział w zawodach hipicznych w Łazienkach. No i zawiadomienie, że komendant Armii Krajowej będzie wizytował nasz odcinek na Kredytowej 3, budynek gazowni tam, prawda, no i że ja tam koniecznie muszę być, i mały oddział od nas, ja i podchorąży Konrad Niklewicz, prawda. No więc przychodzimy, tam już jest duża grupa zebrana i oddzielnie stoi grupa z Armii Ludowej, bo oni mieli nasze te AL, no i wchodzi, prawda, wchodzi Komorowski z monterem, z całym tym, w takim niby mundurzem ciemnozielonym, z otwartym tutaj kołnierzem, no oczywiście baczność i tak dalej. No i Komorowski wygłasza przemówienie bardzo dobre. Znaczy pierwszy warunek, pierwsze wrażenie było takie, bo on jest niski, nieefektownie wygląda, ale świetny mówca. No i potem właśnie mówi, że on tutaj dekoruje, prawda, tego wychwy, no i między innymi mnie. Virtuti Militari od naszego batalionu z dwóch dostaje, właśnie Konrad i ja. No i dostaje 14 razem i dwóch z Armii Ludowej. No i potem on mówi, że tak, ale ja bym chciał z wami nawiązać bliższy kontakt, czy macie szczerze pytania, co was z tego. No więc tam pewne pytania były zadawane, ale takie były marginesowe. No ja sobie wymyśliłem 3 pytania. I zadałem, mówię, panie generale, ja takie pryncypialne pytania, prawda? Po pierwsze, czy powstanie było uzgodnione z rządem polskim, prawda, na Zachodzie i z Armią Radziecką, prawda? Po pierwsze, po drugie, jaki jest nasz stosunek do Armii Ludowej, prawda? I po trzecie, czy panu znane są w tej chwili, Praga jest przecież w rękach radzieckich, no jest tam ta armia, prawda, polska, czy panu znane są plany, kiedy oni ruszą? No, nie powiedział, że to jest bardzo, bardzo ważne pytanie, więc mówię, że pierwsza sprawa, to jest bardzo ważne, że musicie uświadomić sobie jedną rzecz. To nie jest bitwa od Warszawy, to jest bitwa o Polskę. Ale w tej chwili jest za wcześnie, żeby ujawnić wszystkie dokumenty dotyczące powstania. Przyjdzie taki czas, żeby to wszystko ujawnimy. Powstanie było niezbędne, powstanie jest walką o to, jaka będzie Polska. Żołnierze Armii Krajowej są naszymi towarzyszami brojne, przy dowodzie, zostali dekonorowani przedstawiciele Virtuti Militari. A żaden sztab na świecie nie ujawnia swoich planów, także ja planów, kiedy armia ruszy, prawda, radziecka, żeby nas tutaj wyzwolić, prawda, tego ja wam powiedzieć nie mogę. No i to jest 23 września, teraz już jest spokój na tym terenie, prawda, bo no tylko ten palac, tego drapacz, no tam oczywiście od czasu do czasu jakaś strzelanina, ale już jest, no już wiadomo, że się kończy, no teraz jest jeszcze wiadomo, że jest ten, prawda, Mokotów. Mnie jeszcze tam skierowują na drugą stronę pod przejście pod Alejami Jerozolimskimi, żeby ściągnąć komendanta, który był ranny, majora Gustawa. Ja go przyprowadzam, no i potem jest już rozkaz. No i potem, aha, no są już tam nominacje, prawda, awanse. No i potem zawiadomienie o tym, jednocześnie rozkaz, prawda, ja i tam moi koledzy dostajemy stopień podporucznika, czyli idziemy do flaku. No i teraz idziemy do niewoli, oddajemy broń, ale my decydujemy się w czwórka grupa. Dowódca biskup, dwóch braci Skrubików, ja, że my jednak nie pójdziemy do niewoli, będziemy uciekać. No więc co? Przygotowanie ładunków plastiku na wybicie dziury w tej wagonie, albo, prawda, ucieczka jakaś tam wcześniejsza. No idziemy, jesteśmy już pod Ożarowem. Ja jestem z prawej strony i jest podobna sytuacja, jak uciekam koło Kulbiele, Żywopłot.
Ja mówię do panowie, skaczemy. A ten tam był zakręt, patrzę w tył, no, nas nie widzi. Ja skoczyłem, za mną biskup skoczył. Ci poszli. My leżymy cichutko, drzwi się otwierają, myśmy tak na czworakach, i okazuje się, że drużnik. Mówię, panowie, mówię tego tutaj. No i w tym momencie biskup mówi o Rany Boskie. Ja swoją aktówkę, gdzie miałem dokumenty swoje, bo nam dali, musieli złożyć swoje kękarty i te nasze kękarty ocalały, bo były na Sienkiewicza. Mówi, no moja kękarta, moje wszystko zostało w tej. A ten mówi, no proszę pana, idzie ta kolumna drogą, a po drugiej stronie drogi jest ruch normalny ludzie. Mówię, panu dam tego, ja byłem już po cywilnemu oczywiście, mówię z nim tylko opaskę, zdejm panu opaskę, dam panu rower, dogoni pan i pan. No ja wsiadłem na rower, wyjechałem, no idzie ta kolumna podstraża tutaj, jadą wozy i ludzie idą, prawda, ja na rowerze jadę, no podjechałem do nich, mówię, dajcie tam biskupa ten, no i tak on opaski mnie rzucił. No ja zawróciłem i w tym momencie ten Niemiec tam mówi, halt, prawda, no ja już pogoniłem, prawda, przywiozłem. No i dalej doszliśmy, okazało się, mówię, proszę pana, jedyny sposób to ty wywożą węgiel z Warszawy, wozy, musicie wsiąść i dojechać do Błonia. W Błoniu biskup miał znajomą rodzinę.